wieczór, Waldemar Grzegorczyk, program Ekonomia Raport. Dziś moim gościem jest Ignacy Morawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor zarządzający Spot Data. Porozmawiamy sobie o gospodarce Niemiec, bo płyną z niej bardzo niepokojące sygnały. Produkcja przemysłowa spada z miesiąca na miesiąc. Ostatnie dane mówiły o ponad 5-procentowym spadku produkcji rok do roku. Panie dyrektorze, co się dzieje w takim razie w tych Niemczech? No, Niemcy przechodzą rzeczywiście, można powiedzieć, załamanie produkcji, dlatego, bo spadek produkcji przemysłowej w Niemczech jest najmocniejszy od 2009 roku, czyli wielkiego kryzysu finansowego na świecie. Jest nawet mocniejszy niż w czasie recesji w strefie euro w 2012 roku. Także z niemiecką gospodarką dzieje się rzeczywiście coś negatywnego. Przy czym moim zdaniem istotne jest też to, że na razie te problemy przemysłu nie rozlewają się na inne sektory gospodarki. Także na razie rozmawiamy o przemyśle. Co ciekawe, przemysł niemiecki radzi sobie dużo gorzej w tym momencie pod względem produkcji niż przemysł francuski czy włoski. Więc Niemcy, taka potęga przemysłowa, ewidentnie wpadły w jakiś dołek. I przyczyn może być wiele. To właściwie możemy stawiać sobie takie hipotezy. Przy czym ja bym podzielił je na dwie grupy. Z jednej strony możliwe, że to są jakieś cykliczne zmiany, które będą krótkotrwałe, typu potrwają rok, może dwa lata. Albo jest też to początek długotrwałych problemów niemieckiej gospodarki. Jeżeli chodzi o przyczyny cykliczne, na pewno jest tak, że wojna handlowa, którą zaczęła administracja Donalda Trumpa na początku 2018 roku, zwiększyła niepewność wśród producentów na świecie i ograniczyła inwestycje. Zresztą widać, jak się spojrzy na inwestycje w maszyny, to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro te inwestycje wyraźnie zwolniły w ostatnich kwartałach. No bo firmy się boją o kształt polityki handlowej na świecie i ograniczają inwestycje. A Niemcy są dużym producentem dóbr inwestycyjnych. Różnego rodzaju maszyn, kotłów. Wyposażenia fabryk różnego rodzaju. Więc, ponieważ inwestycje na świecie mają się gorzej, więc niemiecki przemysł też na tym cierpi. No i to jest taki czynnik cykliczny. Inny czynnik cykliczny to są problemy sektora motoryzacyjnego. Wynikające między innymi z faktu, że w zeszłym roku zmieniły się normy emisyjne dla samochodów i ewidentnie tamtejsi producenci mają większe problemy niż oczekiwano z dostosowaniem się. Więc to można powiedzieć, to są takie czynniki, które są, ale które mogą minąć. Natomiast może też jest tak, że świat wchodzi w okres deglobalizacji. Tak? Znaczy ja nie mówię zupełnego odwrócenia globalizacji, ale jej zatrzymania. Zatrzymania jej postępu. I Niemcy są krajem, który bardzo mocno opierał się na handlowej globalizacji. Bo bardzo duży udział w generowaniu dochodów w Niemczech ma eksport. Dużo większy niż na przykład we Francji, czy Włoszech, czyli innych dużych gospodarkach strefy euro. To jest w stosunku do PKB około 50%. Eksport w stosunku do PKB to jest około 50%. Przy czym to nie znaczy, że eksport odpowiada za połowę generowanego dochodu, ale bo jest jeszcze import. Tak? Natomiast oczywiście. Relacja eksportu brutto, można powiedzieć, do PKB to jest około 50%. No, podczas gdy we Francji, czy Włoszech to jest około 30%. Więc Niemcy bardzo mocno oparły swoją ekspansję gospodarczą na eksporcie. Zawsze zresztą tak było, że to był kraj solidny przemysłowo, ale w ostatnich 15 latach w sposób szczególny ta ekspansja niemiecka na świat była widoczna. No i teraz wchodzimy w okres, kiedy duże kraje, takie jak USA czy Chiny, zaczynają toczyć ze sobą wojnę handlową. Widać, że zwiększa się niepewność co do przyszłości globalizacji i możliwe, że Niemcy będą miały problemy ze swoim modelem rozwojowym, który jest bardzo mocno oparty na ekspansji na świat, a dość słabo wygląda, jeżeli chodzi o generowanie inwestycji wewnętrznych na przykład. Tak? Niemcy mają dość niski udział inwestycji w PKB i mają problemy w wielu sektorach takich tradycyjnie krajowych, usługowych, powiedzmy finanse. Tak? No, znane są problemy Deutsche Banku czy budownictwo. Więc sądzę, że może być tak, że jeśli chodzi o konsumpcję, też raczej słyną z oszczędności. Tak, wydają nadmiernie. Oszczędnie konsumują i oszczędnie inwestują, tak. Natomiast sprzedają dużo na świat. Znaczy, pamiętajmy, że Niemcy to jest wciąż bardzo bogata gospodarka, bardzo wydajna, stabilna, bezrobocie należy do najniższych w Europie. I to, tak jak powiedziałem, to jest istotne, że na razie problemy przemysłu jeszcze się nie rozlewają na inne sektory. I to jest moim zdaniem najbardziej pozytywny punkt tej negatywnej opowieści, że przemysł ma problemy, ale generalnie bezrobocie jeszcze nie rośnie, nastroje społeczne są w miarę stabilne, konsumpcja jest w miarę stabilna, więc mi się wydaje, że na razie nie widać oznak jakiegoś takiego szerszego kryzysu gospodarczego w Niemczech.
No, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, zwróćmy uwagę, bo my jesteśmy mocno powiązani z gospodarką niemiecką, prawda? Niemcy są naszym największym partnerem handlowym w tej chwili i duża część półproduktów, które następnie są dalej przetwarzane w niemieckich fabrykach, powstaje w Polsce. I to jest zastanawiające, że Polska jest tak bardzo odporna na to, co się dzieje w niemieckim przemyśle. Rzeczywiście w ostatnim roku zaskakujące było to, w jaki sposób polski przemysł uodpornił się na tą recesję przemysłu niemieckiego. Bo patrząc chociażby na ostatnie dane, w czerwcu produkcja w przetwórstwie przemysłowym w Polsce wzrosła o prawie 3% rok do roku. Przy czym ja tutaj odrzucam efekty sezonowe, czyli nie mówię o tych takich danych, które GUS podaje, tylko takie, które oczyszcza się z efektów między innymi różnic dni roboczych. No więc tak, w Polsce tak. Ten wzrost jest prawie 3%, a w Niemczech mamy spadek o 6%, tak? Więc różnica jest ogromna i właściwie taka różnica zdarza się tylko w jakichś wyjątkowych czasach. I z czego to wynika? No, przyczyny mogą być dwie. Jedna może być taka, że jeszcze ten nasz przemysł nie zdążył zareagować na niższe zamówienia z Niemiec. Więc może być tak, że w końcu nasza produkcja też dostosuje się do tych słabszych danych z Niemiec. Ale inna przyczyna może być taka, że te problemy niemieckiego przemysłu są w pewnym sensie wyizolowane. Nie w 100%, ale w jakimś stopniu. Tak jak powiedziałem, przemysł we Francji, we Włoszech trzyma się lepiej. I po prostu nasz eksport ciągną trochę inne kraje. Tak? Znaczy do Niemiec ten eksport wygląda tak sobie, ale do innych krajów wygląda lepiej. To też może być przyczyna, dlaczego nasza produkcja przemysłowa trzyma się całkiem dobrze. Dosyć duża jest sprzedaż z Polski do innych krajów naszego regionu. Czechy, Słowacja, Węgry. Co wynika między innymi z faktu, że wszystkie kraje regionu przeżywają boom konsumpcyjny i inwestycji publicznych. Inwestycje publiczne finansowane oczywiście, mówię o inwestycjach publicznych finansowanych z Unii Europejskiej. I na przykład widać, że polscy producenci dużo sprzedają do regionu różnego rodzaju elementów do pojazdów transportu, na przykład publicznego, taboru kolejowego, autobusów, czy też autobusy w ogóle i tabor. Także ten boom gospodarczy, który jest w całym właściwie regionie, nie tylko w Polsce, napędza też polski przemysł i pomaga odizolować ten przemysł od problemów niemieckiego przemysłu. Choć ja myślę, że w końcu i u nas gospodarka spowolni. No, cudów nie ma. Jesteśmy powiązani z Niemcami. Jak tam jest gorzej, to i u nas też będzie gorzej. No właśnie. Skoro wracamy do Niemiec, ten niemiecki model gospodarczy, czyli właśnie oparcie gospodarki przede wszystkim na eksporcie, na dużej produkcji towarów przemysłowych i sprzedawaniu ich za granicę, w pewien sposób rozwijał się lepiej niż w innych krajach, dzięki temu, że na przykład euro, które jest wspólną walutą w Unii Europejskiej, działało na ich korzyść. Gorsza sytuacja w wielu krajach, zwłaszcza południa Europy, powodowała, że euro było słabsze niż gdyby jego kurs odnosić tylko do kondycji gospodarki niemieckiej, prawda? Tak. A ostatnio pojawiły się nawet takie głosy o możliwym deksicie, czyli wyjściu Niemiec z Unii Europejskiej. Są to bardziej spekulacje, ale fakt, że coś takiego się pojawia, już jest zastanawiający. Czy w tej chwili ta tendencja się jakoś odwraca, że to euro zaczyna Niemcom przeszkadzać? Rzeczywiście jest tak, że Niemcy prawdopodobnie najbardziej skorzystali na wprowadzeniu euro, ponieważ w przeciwieństwie do innych krajów, dużych krajów, już pomijam małe, tak, ale w przeciwieństwie do dużych krajów takich jak Francja, Hiszpania czy Włochy, udało im się utrzymywać bardzo stabilne koszty pracy w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Co nie udawało się w innych dużych krajach. I koszty rosły gdzie indziej szybciej niż w Niemczech. I teraz w warunkach płynnego kursu walutowego prawdopodobnie kurs zniwelowałby te różnice, w sensie waluty tych krajów, gdzie szybciej rosną koszty, mogłyby się zdewaluować nominalnie. I wtedy te różnice by się wyrównały. Tak, oczywiście tak. Te kraje, które dewaluują walutę, płacą za to też koszty, tak? Wyższą inflację, mniejsza wiarygodność, więc to nie jest tak, że można sobie dewaluować walutę i rozwiązywać wszystkie problemy. No ale ta różnica, powiedzmy, w konkurencyjności jest jakoś przez nominalne kursy walutowe wyrównywana. No ale ponieważ weszło euro i nie ma już nominalnych różnic w kursach walutowych między krajami, no to w sytuacji, kiedy koszty w Hiszpanii, Włoszech i Francji wrosły, a Niemcy trzymali je stabilnie, no Niemcy stali się dużo bardziej konkurencyjni i bardzo dużo eksportowali. Dodatkowo, gdy nadszedł kryzys strefy euro, rzeczywiście euro się zdewaluowało i Niemcy dużo więcej eksportowali poza strefę euro.
Ja myślę, że teraz te kraje duże południa Europy, Francja, Włochy czy Hiszpania w znacznej mierze już zaczęły wyrównywać te różnice w konkurencyjności. Natomiast nominalny kurs euro jest wciąż słaby i działa na korzyść Niemiec. Przy czym ja myślę, że no pomysł tego, żeby Niemcy wychodzili z Unii Europejskiej, strefy euro, on się już pojawiał od dawna, bardziej jako taki teoretyczny konstrukt niż realna rekomendacja. Chodzi po prostu o to, że powiedzmy, że wyjście Niemiec ze strefy euro byłoby łatwiejsze niż wyjście słabych krajów. Tak, to znaczy, to jest taka koncepcja teoretyczna, że jeżeli mamy jakoś pomóc południowej Europie wyjść z problemów, no to prawdopodobnie one powinny zdewaluować waluty, no ale nie mają własnych walut, no więc mogłyby wyjść ze strefy euro, ale to oznacza całkowitą destrukcję ich systemów bankowych. Łatwiej byłoby, no koniec żeby końców, jeden kraj wyszedł niektórzy ze ekonomiści euro. Argumentowali, że koniec końców ze wszystkich złych rozwiązań już najlepiej, żeby wyszły silne Niemcy. Ale ja myślę, że bez względu na to, kto by wyszedł ze strefy euro, to i tak kryzys finansowy z tym związany byłby bardzo duży. No tak, widać to w przypadku Brexitu, gdzie nie ma wyjścia z systemu walutowego, ale z bardzo silnej sieci powiązań gospodarczych, prawda? No tak, przy czym to prawda, że Wielka Brytania wychodzi mając własną walutę, tak? Czyli można powiedzieć, że może się jakoś bronić przed ucieczką kapitału. Załóżmy, że Wielka Brytania wychodzi ze strefy euro, kapitał ucieka, co dewaluuje funta i pozwoli poprawić bilans płatniczy, czyli zwiększyć napływ tak naprawdę gotówki do kraju. I to jakoś wyrównuje te koszty. Oczywiście Wielka Brytania płaci koszty. Znaczy, dewaluacja waluty zawsze jest kosztowna. Natomiast pomaga osiągnąć równowagę. No ale jakby wychodził kraj, który nie ma własnej waluty, no to uciekłby mu kapitał i bez żadnej rekompensaty zupełnie po stronie dewaluacji, co by sprawiło, że taki kraj doświadcza natychmiast depresji gospodarczej. Jeżeli jesteśmy już przy Brexicie, to wygląda na to, że dojdzie do twardego Brexitu. Już w tej chwili ten funt jest bardzo mocno osłabiony w stosunku do poziomu sprzed całej historii związanej z wychodzeniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jakie mogą być konsekwencje dla nas najmocniejsze, jeśli chodzi o ten Brexit? No, twardy Brexit jest takim radykalnym scenariuszem, ale rzeczywiście coraz bardziej prawdopodobnym, bo premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, przyjął strategię zastraszania Unii Europejskiej, czyli albo Unia się zgodzi na jego warunki, albo w ogóle z nimi nie, albo on w ogóle nie chce rozmawiać. No a z kolei w Unii Europejskiej panuje takie przekonanie, że nie należy ustępować żadnym tego typu żeby nie zachęcać szantażom. Więc o ile wszyscy mówią, że chcą się dogadać, o tyle rzeczywiście ryzyko takiego twardego Brexitu, czyli takiego bez żadnej umowy przejściowej. Czyli Wielka Brytania wychodzi, wchodzą cła i z dnia na dzień, tak. Takie ryzyko rośnie. Co to oznacza dla nas? No dla nas to jest oczywiście zły scenariusz, bo Wielka Brytania jest jednym z naszych najważniejszych partnerów handlowych. A ponadto no my sprzedajemy dużo towarów do Niemiec, które później są montowane w innych towarach i sprzedawane do Wielkiej Brytanii, więc pośrednio też stracimy. Tak? Natomiast jaka będzie to skala wstrząsu, trudno mi powiedzieć. Mi się wydaje, że no sądzę, że zamieszanie w europejskiej gospodarce może być duże. Sama Wielka Brytania prawdopodobnie wpadnie w recesję, jeżeli będzie twardy Brexit i to wyraźną recesję. Natomiast podejrzewam, że gospodarka Unii Europejskiej może przejściowo wejść w okres stagnacji. Natomiast dla nas to oznacza wyraźnie niższy wzrost gospodarczy. Tak? I to jest, ale to też ja nie sądzę, żeby dla nas to oznaczało jakiś kryzys. Ale myślę, że to będzie odczuwalnie niższy wzrost. To jest cały szereg takich negatywnych czynników, które w tej chwili ciążą nad gospodarką i światową, i europejską, i polską, prawda? Bo mamy tą wojnę handlową, którą Stany Zjednoczone toczą z Chińczykami i nic nie wskazuje na to, że ona wygaśnie, raczej się zaostrza. Kolejne banki centralne zaczęły obniżać swoje stopy procentowe w odpowiedzi na dewaluację juana. Tak? Australia, Nowa Zelandia, Tajlandia, czyli kraje, których gospodarki są dosyć mocno powiązane z gospodarką chińską. Czy u nas też dojdzie do obniżki stóp procentowych? Rzeczywiście w wielu miejscach na świecie obniża się stopy procentowe. No przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, czyli koszt pożyczania w najważniejszej walucie świata maleje.
My jesteśmy o tyle innej sytuacji, że u nas rośnie inflacja i ta inflacja już jest powyżej celu banku centralnego, wynosi ostatnio prawie 3%. Więc ja sądzę, że nie za bardzo jest przestrzeń do obniżania stóp procentowych. Natomiast ja bym spojrzał na sytuację na świecie teraz w następujący sposób. Rzeczywiście mamy niepewność dotyczącą światowego handlu i wojen handlowych i ona powoduje recesję w przemyśle. Znaczy w Niemczech ta recesja jest bardzo głęboka, w innych krajach powiedzmy no, mamy taką stagnację albo powolny wzrost. Czyli sytuacja sektora przemysłowego na świecie jest raczej słaba. Natomiast jednocześnie nie widać sygnałów, żeby firmy, duże firmy na świecie reagowały zwolnieniami. Znaczy stopy bezrobocia w większości dużych krajów są niskie i raczej spadające niż rosnące. Albo się stabilizują, albo spadają, ale raczej nie rosną. Co pokazuje, że mimo tej niepewności, która trwa już przecież od półtora roku, no bo wojna handlowa, pierwsze te wystrzały zaczęły się w styczniu 2018 roku. Więc mimo tej niepewności dotyczącej światowego handlu i spowalniających inwestycji, firmy wciąż jeszcze nie zwalniają na większą skalę ludzi. Co sugeruje, że może być tak, że firmy jednak traktują to spowolnienie jako przejściowe i raczej taki wstrząs w długookresowym trendzie ekspansji, niż początek jakiegoś dłuższego zwrotu w światowej gospodarce. Może czekają po prostu na kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, chcą przeczekać Donalda Trumpa. Niestety, no ale to chyba ryzykowna byłaby strategia, bo myślę, że on ma duże szanse, żeby znów wygrać. Czas nam się kończy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dobranoc.